Jakie smutne wieści pojawiły się po południu? Dlaczego nie przeczytał nawet przemówienia? Czy stan zdrowia papieża Franciszka jest faktycznie dramatyczny? Jako komentarz powiem, że katolicy na całym świecie pilnie śledzą wieści dotyczące papieża Franciszka. Te w ostatnim czasie nie były zbyt optymistyczne. W przeciągu ostatnich miesięcy duchowny kilka razy mierzył się z różnymi infekcjami, a nawet wylądował w szpitalu. Według najnowszych informacji, które napływają ze stolicy Apostolskiej, Ojciec Święty nie był w stanie przeczytać swojego przemówienia. Czy wierni mają się czym martwić? W ostatnim czasie nie brak doniesień o poważnych problemach zdrowotnych 87-letniego papieża Franciszka. Nawet niegroźne infekcje w takim wieku mogą poważnie odbić się na jakości życia duchownego, a także na pełnionych przez niego obowiązkach. Dlatego katolicy na całym świecie z niepokojem śledzą informacje o stanie Ojca Świętego. W zeszłym roku papież Franciszek przeszedł ostre zapalenie oskrzeli. Później stolica apostolska przekazała, że duchowny musiał wycofać się z codziennej aktywności ze względu na rekolekcję. Po upływie zaledwie kilku tygodni cały glob obiegła wiadomość, iż duchowny trafił do szpitala. Na szczęście okazało się że chodziło tylko o wykonanie dodatkowych badań ze względu na stan grypowy Ojca Świętego. Teraz z kolei dowiadujemy się, że papież nie był w stanie przeczytać przemówienia w trakcie audiencji dla pracowników Watykańskiego Szpitala Pediatrycznego Dzieciątka Jezus. Co dolega duchownemu? 19 marca wierni Kościoła Katolickiego będą świętować rocznicę inauguracji pontyfikatu papieża Franciszka. Z tej okazji swoją premierę będzie miała autobiografia duchownego pod tytułem Life. Moja historia w historii. Kilka jej fragmentów już ukazało się w prasie na łamach włoskiego dziennika Corriere della Sera. Dzięki temu katolicy mogli dowiedzieć się, że gdy ojciec święty trafił do szpitala, niektórzy byli bardziej zainteresowani polityką, prowadzeniem kampanii wyborczej, myśląc prawie o nowym konklawe. Spokojnie, to ludzkie, nie ma czym się gorszyć. Kiedy papież jest w szpitalu, pojawia się wiele myśli, są też tacy, którzy spekulują dla swoich zysków albo dla zarobków w gazetach, wyznał duchowny. Papież ujawnił również, że nie myślał jeszcze o dymisji. Mimo nagminnych informacji o pogarszającym się stanie zdrowia Franciszka, zamierza on pełnić swój urząd dopóki będzie mógł. Sprawy zmieniłyby się. Gdybym doznał poważnych niedomagań fizycznych i w tym przypadku podpisałem na początku pontyfikatu list z rezygnacją, który jest zdeponowany w sekretariacie stanu podsumował Ojciec Święty. Kilka dni temu papież Franciszek pojawił się na audiencji dla pracowników Watykańskiego Szpitala Pediatrycznego Dzieciątka Jezus. Niestety, mimo obecności na wydarzeniu, która pozornie mogłaby świadczyć, iż duchowny czuje się już lepiej. Ten nie dał rady wypełnić wszystkich swoich obowiązków, między innymi przeczytać przemówienia. Nie wyzdrowiałem i nie mogę przeczytać przemówienia. Oświadczył ojciec święty. Papieża musiał zastąpić ksiądz Filipo Champanelli, który już wcześniej pomagał mu podczas wielu innych audiencji. Duchowny wyręczył ojca świętego również w piątek 15 marca w Watykanie podczas uroczystego spotkania Franciszka z wiernymi. Dziękuję, że jesteś. Subskrybuj kanał. Trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.